Mówi się, że mężczyzna ubierając garnitur zawsze wygląda elegancko. Natomiast ja bardzo często widzę, że niestety niektórzy wyglądają, jakby było im niewygodnie. Co ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, nie wybierając garnituru, a żeby wyglądać elegancko? Zapraszam na film. Co ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, żeby wyglądać dobrze? Bardzo ogólne i takie szerokie pojęcie, ponieważ niestety okazuje się, że dobrze dla każdego znaczy co innego. Pierwsza rzecz, nad którą należy się zastanowić, to gdzie idę na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli idę do agencji reklamowej, będę ubierał się inaczej. Jeżeli idę do banku albo na przykład do firmy ubezpieczeniowej, ten wygląd też będzie inny. Także najprościej powiedzieć można, że dopasujemy jakby stopień formalności naszego wizerunku, naszego wyglądu do tego, jaki jest stopień formalności albo powagi takiej szeroko rozumianej danej branży i danego stanowiska, ponieważ też ma znaczenie, czy będziemy nawet w tym banku aplikować na stanowisko dyrektora jakiegoś dużego działu, jakiegoś może międzynarodowego działu, a co innego, gdy będziemy aplikować na stanowisko, na przykład kasjera w oddziale w jakiejś małej miejscowości. Dlatego pamiętamy, że czym poważniejsza sprawa, czym większa odpowiedzialność danego stanowiska, to najczęściej ubieramy się bardziej formalnie. Jak rozróżnić styl taki formalny? Czy faktycznie zawsze garnitur jest najbardziej formalny? Najlepiej jest poszukać inspiracji, wpisując nawet w internet, czy szukając w książkach, czasopismach, takie pojęcia związane z dress code'em, czyli z kodem ubioru biznesowym. I tutaj mogę powiedzieć o stylu takim smart, czyli najbardziej takim eleganckim, najbardziej formalnym, i stylu smart casual, czyli takim półformalnym, półeleganckim, trochę bardziej miękkim, trochę bardziej na luzie. Nadal jednak eleganckim. Styl smart, ten najbardziej oficjalny, to taki, gdzie zawsze mówimy o garniturze. Czyli mężczyzna jest ubrany w garnitur, mężczyzna ma ubrany krawat, do tego są ubrane eleganckie buty i całość tego wizerunku jest taka stonowana. To znaczy, jeżeli to jest garnitur, to nie jest to garnitur na przykład brązowy w beżową kratę czy czerwoną kratę, tylko raczej jest to garnitur granatowy albo garnitur ciemnoszary, grafit na przykład. Czyli te kolory są takie bardzo stonowane, musimy zwracać na to bardzo uwagę. Elementem takim jaśniejszym, żeby dobrze wyglądała po prostu twarz, żeby ten wizerunek nie był za ciemny, jest koszula. Koszula najbardziej elegancka, najbardziej klasyczna to biała, ale oczywiście można zdecydować się na blado-błękitną, można zdecydować się na blado-różową, jeżeli pasuje nam to jakby do charakteru, ponieważ wiem, że mężczyźni tak dziwnie reagują czasami na różowe i niekoniecznie chcą go nosić. Oczywiście do tego musi być krawat, ponieważ jak garnitur, no to krawat tak jakby nie będzie miał, musi mieć dobrą oprawę. I krawat najlepiej, jeżeli będzie bardzo stonowany, to znaczy też w jednym kolorze. I on oczywiście może być w jednym kolorze, czyli na przykład granatowy albo ciemnoszary, może być bordo, ale też mogą być jakieś takie delikatne wzory. To znaczy mogą być może to być delikatna krata, delikatny prążek, coś takiego, co nie będzie, no na pewno nie będzie to krawat z myszką Miki, ani nie będzie to krawat jakoś w żółto-turkusowe pasy. Wszystko musi być takie bardzo stonowane i eleganckie. To, co jest bardzo ważne, o czym mężczyźni często zapominają, że krawat, garnitur, koszula to jest wyjście eleganckie. I tutaj musimy pamiętać o tym, że koszula do garnituru musi być z długim rękawem. Nie ma takiego pojęcia jak koszula elegancka z krótkim rękawem, nawet jeżeli można kupić takie w sklepach. To nie istnieje. Zawsze musi być długi rękaw i na tyle długi, albo rękaw marynarki musi być na tyle krótki, żeby delikatnie było tutaj widać mankiet koszuli. I wtedy wiadomo, że ona jest długa i jest to zestawienie takie bardzo eleganckie. A bardzo modne w ostatnim czasie są poszetki. To są te takie chusteczki, kawałki materiału, które wkłada się do brustaszy, czyli do tutaj kieszonki, która jest na piersi. I ta najbardziej klasyczna oczywiście to jest biała, lniana albo bawełniana, ale oczywiście możemy pozwolić sobie tutaj na jakąś taką formę nonszalancji i włożyć sobie coś bardziej kolorowego. A buty do takiego eleganckiego garnituru powinny być czarne albo brązowe.
sportowe. Najlepiej, gdyby to były Oxfordy, czyli bardzo takie klasyczne buty ze skóry licowej, czyli żaden zamsz, żadne lakierki, żadne dziureczki, żadne kropeczki, nic takiego. A jeżeli ktoś lubi takie ciekawsze wykończenia, to można sobie do tych eleganckich butów ubrać na przykład czerwone sznurówki, gdzie to będzie taki jeden mały element, który będzie, może być odebrany po prostu jako dobry wyróżnik stylu, może to być odebrane jak taka mała doza nonszalancji, a nie będzie to takie przerysowane. Niektórzy mężczyźni nawet do takich eleganckich zestawień wybierają kolorowe skarpetki. Natomiast pamiętajmy, że czym więcej takich charakternych punktów w naszym wizerunku, tym nasz charakter musi być taki bardziej, może bardziej sposób bycia, musi być taki rzutki. A ponieważ osoba, która jest bardzo nieśmiała i jest bardzo skrępowana i będzie miała na przykład czerwone czy tam jakąś kratę skarpety, to może być odebrana trochę pajacowato. Natomiast jeżeli mężczyzna, który nosi takie skarpetki, czy kolorową poszetkę, czy jakieś ciekawe spinki do mankietów, ale będzie też bardzo taki, nie wiem jak to będzie, rozrywkowy może po prostu, to będzie dobrze też nosił te takie mocne elementy wyraziste. I tutaj te kolorowe skarpety mogą być, natomiast jeżeli chcemy ubrać się bardzo klasycznie, bardzo tak formalnie i w stylu smart, no to oczywiście skarpety muszą być ciemne. Mówi się o dwóch szkołach, można ubrać je kolorem dopasowane do butów albo do spodni. Czyli jeżeli mamy na przykład granatowy garnitur, a czarne buty, no to może mieć albo czarne skarpetki, albo granatowe skarpetki. Na pewno to nie mogą być skarpetki, które są białe. Tak jakby to nie będzie nonszalancja, to już to będzie tak, no nie będzie to wizerunek na rozmowę kwalifikacyjną. I ten styl smart, taki formalny, pamiętamy też o tym, że tkaniny, czyli wszystko, co mamy na sobie, musi być stonowane. Tak jak mówiłam, że nie nosimy lakierek, tak samo będzie garnitur będzie z matowej tkaniny, na pewno nie będzie to nic błyszczącego. Koszula podobnie krawat. Wszystko jest stonowane, wszystko jest matowe i to jest ten najbardziej formalny styl. Natomiast wiem, że dużo mężczyzn i też dużo firm nie wymaga takiego wysokiego stopnia formalności i elegancji. Można ubrać się w stylu tak zwanym smart casual. I teraz co tak naprawdę oznacza smart casual? Ponieważ to jest taki duży worek, a niektórzy nazywają to nawet sportową elegancją, natomiast mi się wydaje, że to jeszcze nie jest to jest jeszcze trochę bardziej eleganckie niż sportowa elegancja. To jest ten styl, kiedy możemy pozwolić sobie na zmiękczenie wizerunku, ale niedużą ilością elementów. To znaczy na przykład, jeżeli chcemy dalej iść w garniturze, ale nie ubieramy krawatu, a jeżeli chcemy iść w garniturze, ale ten krawat na przykład nie będzie taki właśnie bardzo elegancki, granatowy, formalny, tylko będzie on w jakimś ciekawym kolorze. On nawet może być bordowy. Dlaczego by nie? Jeżeli to pasuje do danego stanowiska i pasuje do Ciebie, to jak najbardziej możesz się na to zdecydować. Ale może też być tak, że po prostu ściągamy z siebie tą oficjalność poprzez w ogóle rezygnację z garnituru. I możemy zrezygnować albo tak, że ubieramy spodnie, koszulę i marynarkę, ale spodnie i marynarka będą tak jakby z dwóch różnych kompletów, znaczy nie będzie to garnitur. Spodnie niekoniecznie muszą być z takiego materiału garniturowego. Wiem, że nawet niektórzy pójdą na rozmowę kwalifikacyjną w jeansach, ale te jeansy muszą być bardzo klasyczne w swojej formie, w ciemnym granatowym odcieniu, na pewno zestawione z elegancką koszulą i z marynarką, żeby nie było zbyt swobodnie. To znaczy nie idziemy w t-shircie i w jeansach, bo to już nie jest smart casual, to jest taki zupełny codzienny casual, a taki bardzo weekendowo wieczorowy wizerunek. Natomiast wracając do stylu smart casual, możemy właśnie zrezygnować z garnituru, ale możemy zrezygnować zupełnie też z marynarki. To znaczy mężczyzna może ubrać tylko spodnie, to mogą być na przykład chinosy, a zestawione z koszulą i z takimi półeleganckimi butami. I to tak naprawdę będzie już wystarczyło. Można oczywiście to zmiękczenie też jakby spowodować ubraniem swetra. Natomiast ja tego bym już nie polecała. To już jest trochę za duże zmiękczenie. To jest już coś, co możemy chodzić na co dzień ubrani do pracy, natomiast nie na rozmowę kwalifikacyjną. Także staramy się, żeby ten wizerunek na rozmowę kwalifikacyjną był jak najbardziej elegancki. Jeżeli nie trzeba tej formalnej elegancji garniturowej, to rezygnujemy z jakiegoś elementu garnituru, czyli albo z tej sztywności kolorów, albo ze sztywności materiałów, albo po prostu ściągamy marynarkę, ale dalej to musi być wizerunek elegancki.
elegancki. Czyli nie chodzimy w podartych spodniach, nie chodzimy w jakichś koszulach czy t-shirtach z drukami, z jakimiś śmiesznymi hasłami. Jeżeli już decydujemy się na jakiś kolor, to niech to będzie jeden element kolorystyczny, a nie wszystko kolorowe. Także nie można po prostu przesadzić z tym zmiękczaniem wizerunku, z tak jakby z wyluzowaniem swojego stylu, bo musimy pamiętać, że to jest dalej elegancka sytuacja, gdzie ubierając się pokazujemy też szacunek danej okoliczności naszemu nowemu pracodawcy, ale też możemy wzbudzić ten szacunek. To znaczy przychodząc ubranym zbyt luźno, możemy być po prostu potraktowani no niezbyt serio. Także najprościej można powiedzieć, reasumując to wszystko, że albo idziemy w taki bardzo formalny styl garniturowy, albo zmiękczamy poprzez jeden z elementów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.